Minioną sobotę 41 członków naszego koła Wiarusy wzięło udział w dużym ogólnopolskim rajdzie szlakiem walk o Kołobrzeg. Był to 51 rajd organizowany przez Wojskowy Oddział PTTK w Kołobrzegu. Bardzo ciekawa, interesująca impreza z inscenizacją wojskową, która się odbyła na plaży nad morzem. Trasa również bardzo ciekawa, pięknymi, zabytkowymi pomnikami po Kołobrzegu. Trasa około 14 km. No niestety nie dopisała tylko pogoda. Spadało, tak jak i w Szczecinku, no ale na to wpływu organizatorzy nie mieli. Ja natomiast zapraszam już na naszą kolejną imprezę. Tradycyjnie na rozpoczęcie wiosny rozpoczynamy rajd Witamy Wiosnę. Wiosna tuż, tuż za pasem i w najbliższą niedzielę 26 marca zapraszam na dwudyscyplinowy rajd. Pod hasłem, jak powiedziałem, Witamy Wiosnę. Teraz odbędzie się będzie trasa piesza i trasa rowerowa. Trasa piesza około 6 km, trasa rowerowa około 20. A więc na początek niedługie trasy. Trasy malownicze, sympatyczne, trasa piesza, praktycznie kompleksem leśnym, wzdłuż jeziora Czesiecko, kanału Wilczkowo i dalej brzegiem jeziora Wilczkowo, a rowerowa no troszkę dłużej, przez Czesiekę, Mosinę, a zakończenie na terenie zespołu szkół specjalnych na Świątkach. Tam będzie ognisko, będzie kiełbaska z ogniska, będą konkursy zabawowe i zakończenie rajdu. Powtarzam, najbliższa niedziela, 26 marca. Zapisy w siedzibie koła PTTK Wiarusy oraz Centrum Informacji Turystycznej. Każdy otrzyma również pamiątkowy znaczek rajdowy, będą pominki. No i oczywiście ja, jak zawsze, zapewniam piękną wiosenną pogodę. Polecam, zapraszam, najbliższa niedziela. Zbiórka o godzinie 11 na pętli autobusowej dwójki, to jest przy wiadukcie Świątki, jak się skręca na Świątki, wiadomo gdzie. Tam o godzinie 11 jest start rajdu. Zapraszam, polecam.